4 marca odbędzie się festiwal tańca Kupiec Cup, w którym odbędą się mistrzostwa Polski w tańcu sportowym. Raz, dwa, trzy. Oprócz par, które będą mistrzowskie, mamy też najmłodszych tancerzy. Oni ćwiczą, żeby zaprezentować się jak najlepiej podczas niedzielnego bloku porannego. Nasze pary będą tańczyły m.in. walca, m.in. czacze, sambę oraz polkę. Mają Państwo dzisiaj możliwość zobaczenia właśnie od kuchni, jak wygląda trening tańca towarzyskiego. Właśnie w tym momencie trwa trening walca. Pary skupiają się na odpowiedniej sylwetce, na odpowiednich krokach. Wcześniej było partnerowanie, także sporo jest tych elementów, gdzie ci młodzi tancerze muszą od najmłodszych lat fajnie uzyskać w całym tym sporcie tanecznym. Zainteresowanie tańcem widzimy, że się zwiększa. Specyfika tańca towarzyskiego jest taka, że tańczymy razem w parze, więc na samym początku nieraz ciężko nam przekonać samych chłopców, żeby spróbowali swoich sił, ale małymi kroczkami udaje nam się coraz lepiej, co widać też dzisiaj na sali, że coraz więcej mamy tych tancerzy, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Także oprócz tańca, gdzie tancerze nabywają kroków, poznają świetne rytmy taneczne, one też ogarniają sobie fajnie savoir-vivre cały. Uczymy ich, jak fajnie postępować z partnerką, jak się zachowywać, więc oprócz tych wszystkich kroków tanecznych poznają całą sytuację odnośnie zachowania się na parkiecie, w fajnych miejscach. My zabiegaliśmy bardzo mocno w Federacji Tańca Sportowego o to, żeby przy okazji turnieju mistrzowskiego, który będzie w Koninie, tych najlepszych par, żeby nasze pary najmłodsze mogły zatańczyć. Nie zawsze udaje się uzyskać zgodę w Polsce, że jak są dane mistrza Polski, turniej ogólnopolski się niestety nie odbywa. Nam udało się to i nasi najmłodsi konińscy tancerze będą się mogli zaprezentować na jednym parkiecie z tymi najlepszymi parami. Co prawda będą tańczyli w tym bloku pierwszym o godzinie 9, ale to już jest naprawdę bardzo duże wyróżnienie i duży prestiż zatańczenia na tak fantastycznej imprezie. Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów, wszystkich miłośników, osoby, które chciałyby od kuchni zobaczyć, jak wygląda ten taniec towarzyski. Państwo znacie z różnych programów telewizyjnych, ale tutaj będziecie mogli zaobserwować od par, które właśnie rozpoczynają swoje przygodę, po troszeczkę bardziej zaawansowanych tancerzy, aż na gali pary, które są między innymi wicemistrzami Europy. One będą się między innymi w sobotę. W niedzielę będą finaliści mistrzostw świata w kategorii młodzieży starszej. Podczas 2 dni będziemy mieli około 40 kategorii wiekowych w różnych klasach tanecznych, z czego 10 to jest mistrzostw Polski. Kategorii juniorskie, młodzieżowe, dorosłych, seniorskie. Wszyscy tancerze, cały przedział wiekowy będzie tutaj w Koninie. Pracujemy bardzo intensywnie, żeby to wszystko fajnie podopinać. Mamy nadzieję, że Państwo jak co roku będziecie z nami. Zapraszamy serdecznie. Konin jest miastem tańca i będziemy to bardzo pielęgnować dzięki też Państwu.